Ja w 1943 roku przez moich wodzów harcerskich dostałem się do Armii Krajowej. Także niestety ja nie byłem z moimi przyjaciółmi z harcerstwa w Powstaniu Warszawskim, bo ja poszedłem jako żołnierz Armii Krajowej, a przydział miałem w 7 pułku piechoty Garłuch na Okęciu. Dowódca pułku, major Wysocki, to był pseudonim, nazwisko Babiarz, zorientował się, że Niemcy bardzo dużo umocnień zrobili na lotnisku. Prawdopodobnie przedtem tego nie wiedział. Dowieźli mnóstwo dobrego uzbrojenia, karabinów maszynowych i tak dalej. I wiedząc o tym, że nasze wojsko Armii Krajowej ma bardzo mało broni, właściwie no, prawie żadnej, no, myśmy mieli te granaty, o których mówiłem, i na pluton mieliśmy dwa karabiny z pierwszej wojny bez podajników. To znaczy trzeba było każdą kulę osobno w lufę wkładać, bo inaczej nie było jak strzelać, bo nie było tych łódek, które stanowią taki magazynek na naboje. No i dowódca pułku o godzinie 16 wydał rozkaz nie nacierania na hangary. Ale nie wiem, dlaczego ten rozkaz nie poszedł o godzinie 13 czy 14, tylko dopiero o 16. A godzina W była o 17. Rozkaz przez łącznika przyniesiony doszedł, ale o godzinie 17.30, jak już było po herbacie. Na tarcie zostało prawie bezbronnymi ludźmi przez baterię Kuby wykonane. Zginęło w ciągu pół godziny 125 ludzi. Mam wielki osobiście żal do dowódcy pułku, że tego rozkazu nie wydał godzinę wcześniej. Przecież wiedział, że nie ma telefonów. Na własnych nogach trzeba taki rozkaz donieść, a nieraz nie można donieść, bo się na patrol nadzieje człowiek czy coś takiego, prawda? To musi trwać. To się wysyła nie jednego łącznika, a kilku, i to w różnych godzinach. No ale tak wyszło, jak wyszło, i dlatego rozwiązali pułk i kazali ratować się, kto w Boga wierzy, sam ma sobie ratować swoje życie, albo przedostajemy się na własną rękę do Warszawy, albo do Puszczy Kampinowskiej, albo do innych lasów. No to myśmy wybrali, bo jak ten rozkaz do nas doszedł, że mamy się rozejść do domu, to mój dowódca i przyjaciel, podchorąży Witold, chciał się zastrzelić. To dosłownie, że porucznik Andrzej, dowódca kompanii, chwycił go za stena, ja za ramiona, i ja mu mówię: co pan, panie podchorąży, coś pan zwariował? Wojna się dla nas dopiero zaczyna, a pan chce samobójstwo popełniać? Jeszcze będzie okazja 5 razy być zastrzelonym. Także, no i on został, zginął, już nie wrócił z tej partyzantki. Ja tam jakoś przeżyłem.